Na terenie nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach zaprezentowano trasę drugiego etapu 73. Tour de Pologne. Startujemy w Tarnowskich Górach na rynku, następnie wyścig poprzez Świerkaniec, Piekary Śląskie, gdzie będzie rozegrana lotna premia, Bytom, gdzie będzie rozegrana premia specjalna, Chorzów, gdzie będzie kolejna lotna premia, Siemowice Śląskie, kolejna lotna premia, wjeżdża do Katowic, Aleją Korfantego, gdzie po przejechaniu linii mety zlokalizowanej w okolicach Spodka będzie miał peleton do pokonania 5 rund ulicami miasta i meta przy Spodku. Tegoroczny Tour de Pologne ma około tam 1200 km, mamy 7 etapów, no i przejeżdżamy prawie przez 500 miejscowości w całym kraju, a tutaj szczególnie na Śląsku no, jesteśmy pod wrażeniem kibiców, którzy oczekują na ten wyścig. W ubiegłym roku na 7 etapach, na premiach, startach i metach wyścigowi towarzyszyło prawie 3,5 miliona kibiców, a szczególnie największa liczba kibiców jest tutaj. Ja pamiętam taki jeden z etapów, startowaliśmy chyba w Dąbrowie Górniczej, kończyliśmy go w Katowicach, był mój kolega ze mną, Francesco Moser, mistrz świata, wielki, wielki kolarz. No i jedziemy tak po 20 kilometrach, a cały czas są szpalery ludzi po prawej i po lewej stronie. On mówi, że czegoś takiego to nie widział. Na tych wielkich turach to tyle ludzi jest tam gdzieś na górze, na podjeździe, na premia, a tutaj tak wielkie zainteresowanie. Stąd jesteśmy tutaj, robimy tą imprezę dla ludzi. Tu wiadomo, Tour de Pologne nie jest imprezą taką komercyjną. Tutaj każdy może przyjść, obejrzeć, zobaczyć. Do tego są imprezy towarzyszące, tak jak na przykład Nutella Mini Tour de Pologne dla dzieci. Stąd też pomysł, żeby wyścig kończył się rundami. Często wiadomo, kolarze kończą, tylko wjeżdżają na linię mety i przerywają wyścig, bo jest koniec. A my tutaj mamy rundy, które kończą, jest przygotowane specjalne miasteczko, telebimy. Chcemy po prostu dać ludziom jak największe widowisko, jak najwięcej radości. Na konferencji prasowej przy szybie Warszawa 2 obecni byli przedstawiciele miast, przez które przejedzie kolarski wyścig podczas drugiego etapu Tour de Pologne. Nie ukrywam, że nasze zabiegania z lat poprzednich właśnie przyniosły efekt czy skutek w roku 2015. W tym roku po raz drugi Chorzów jest miejscem, gdzie peleton również będzie przejeżdżał. I oczywiście jest to wspaniała promocja miasta, ale też i fajna zabawa dla mieszkańców. Wiadomo już dzisiaj, że premia lotna będzie właśnie tam, gdzie w roku ubiegłym, czyli przy pomniku Powstańca Śląskiego. Tam też będzie strefa kibica, do której serdecznie chciałem wszystkich zaprosić przy tej okazji. Będzie telebim, na którym będzie można obserwować przebieg właśnie peletonu ulicami miasta Chorzowa. Oczywiście następnie transmisja z Katowic, więc będzie można brać jak gdyby taki czynny udział i kibicować właśnie naszym kolarzom. Oprócz tego będzie oczywiście wiele fajnych imprez, zabaw, konkursów dla dzieci, dla rodzin. Myślę, że warto przyjść, warto wspólnie kibicować, wspólnie się bawić. Cieszymy się, że po raz kolejny jesteśmy miastem, który posiada metę z tym najszybszym finiszem. W ubiegłym roku to było 82 km na godzinę. Może w tym roku będzie ten rekord pobity. Miejmy taką nadzieję. Ale generalnie cały etap tego drugiego, znaczy drugi etap 73. Tour de Pologne jest dość ciekawy, bo on przebiega po naszych miastach, naszej aglomeracji, Tarnowskich Gór, Siemian, Nowic Śląskich, Chorzowa, Bytomia, tak więc to wszystko dzieje się tutaj u nas w naszej aglomeracji i to bardzo cieszy, no bo można powiedzieć, że ten etap będzie taki poświęcony Górnemu Śląskowi, pokazując to, co najpiękniejsze tutaj u nas na Górnym Śląsku jest. Etap drugi z Tarnowskich Gór do Katowic wystartuje 13 lipca o godzinie 15:00.